przed przystąpieniem do pracy masą GTA troszeczkę tą masę rozrzadzę. Dodam do opakowania, do tego wiaderka, szklankę wody, około 250 ml wody zimnej, czystej i dokładnie to wymieszam. Wszystkie te połączenia, gdzie wtapiałem frizelinę tą niebieską, taką wzmacnianą, amerykańską. Wszystkie te połączenia teraz chcę rozpachlować szerzej, żeby nie było taka bania tu, tylko żeby to łagodnie się rozchodziło. Fachowo to się nazywa szpachlowanie Q3. I na tym też można zakończyć, ale ja tutaj będę całe te ściany, jak i sufit, szpachlował po całości, tak zwane szpachlowanie Q4. Do tego celu właśnie użyję masy GTA, tej pacy takiej prostokątnej. Są też pace takie wyprofilowane, czyli takie w kształcie jakby banana. Po prostu przykładamy do ściany czy też sufitu, ciągniemy i to ładnie boki nam zbiera do zera. A tu jest taki naddatek tej masy na środku. Ja takiej nie mam, nie posiadam. Postaram się to wykonać taką zwykłą pacą. Czyli nakładam masę. Można tą masę GTA rozrabiać do 5% wodą, czyli tak na wiadro około 250 ml do 300 ml wody. Dobrze wymieszać. Dosyć mam jeszcze taką gęstą i staram się całe to połączenie tak na około, nie wiem, 40-50 cm rozpachlować, starając się, by tutaj ten róg, ten bok ściągać tą masę do zera, a tutaj, żeby tej masy było na środku więcej, tak samo tutaj do zera. Oczywiście nie mam wprawy, bo nie robię tego na co dzień, no ale z tego co widziałem, to się właśnie tak robi. Tutaj ten róg właśnie staram się ściągnąć, czyli taką troszeczkę doginam. Tak samo tu. Tak to już zostawiam. Jest fajnie wyszpachlowane, tak się wydaje. I tak będę to, jeszcze to po całości szpachlował. Ale już, jest już to dokładnie tak wyrównane. Także dokończam to tutaj i robię to wszystkie tutaj tak samo jak tu. Wszystkie te połączenia, tak jak również na ścianach. Chcę to rozpachlować. To zostawiam później do wyschnięcia. I to już będzie gotowa powierzchnia do nakładania masy finiszowej, czyli ostatniej po całości już wszystkie ściany i sufity, tak zwane szpachlowanie Q4.
Wszystkie połączenia już mam rozpakowane. Tak to wygląda. Tutaj właśnie taka została mi, można powiedzieć, warga. I tutaj to zostawiam. Jak to wyschnie szpachelką, to zeskrobię i będzie równiutko. Także ten etap uważam za zakończony. Tu już zostawiam pod szpachlowanie już całej powierzchni. Zapraszam Was też również na kolejny film, gdzie będę montował narożniki aluminiowe zewnętrzne. Pokażę Wam, jak ja to wykonuję jako samouk. Postaram się ten narożnik wykonać najlepszą metodą, jaką znam. Najmocniejszą przynajmniej, tak mi się wydaje. Także zapraszam na kolejne filmy i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.